cieniu rozgrywek superligowych, o których powiem w dalszej części materiału, już w piątek 14 października w Gąsławie juniorzy młodsi toruńskiego Pomorzanina rozegrali zaległe spotkanie z LKS-em Rogowo, przegrywając je 6-2. 16 października swój kolejny mecz rundy jesiennej, tym razem przed własną publicznością, młodzi pomorkowcy rozegrali z liderem rozgrywek grupy C, LKS-em Gąsawa. Faworyzowany zespół Gąsawy spodziewał się łatwiejszego spotkania. Od pierwszego gwizdka sędziów młodzi zawodnicy Pomorka grali mądrze w obronie, wybijali z rytmu gąsawski zespół, przy tym kontratakując i stwarzając sytuacje podbramkowe. Mecz został rozstrzygnięty w ostatnich minutach spotkania, kiedy to młodzież Pomorka odpierała zmasowane ataki gąsawian. Po prostu zabrakło sił. Tym razem toruńscy juniorzy mieli jednego zawodnika na zmianę, co znacząco wpłynęło na postawę drużyny. Toruńskiej drużynie należy życzyć wreszcie składu, a rezultaty przyjdą i to szybko. I bramkę na wagę zwycięstwa dla LKS-u Gąsawa zdobył Paweł Chumieńczuk. Ostatnie spotkanie w ramach rundy jesiennej juniorzy młodsi Pomorzanina Toruń rozegrają 22 października w Toruniu z LKS-em Rogowo i już teraz zapraszam na to spotkanie. A oto bramka, która wpadła w spotkaniu juniorów młodszych Pomorzanin Toruń, LKS Gąsawa. No, jednak. A oto, co o tym spotkaniu mówi trener Pomorzanina Toruń, Wacław Łukaszewski. Dzień dobry. W niedzielę 15 października o godzinie 10 juniorzy młodzi Pomorzanina rozegrali kolejny mecz z rówieśnikami z LKS-u Gąsawa. Po ostatniej wysokiej przegranej z tym zespołem, tym razem wystąpiliśmy już prawie w optymalnym składzie, co zdecydowanie przełożyło się na naszą grę. Mecz był bardzo wyrównany. Obie drużyny miały swoje szanse bramkowe, ale jedyna bramka padła dla Gąsawy dopiero w końcówce czwartej kwarty. Myślę, że remis lub wygrana była w naszym zasięgu, ale cieszy przede wszystkim postawa wszystkich zawodników. Ich zaangażowanie i wiara w końcowy sukces. Dzisiaj niewiele nam zabrakło, ale drużyna pokazała charakter, a przede wszystkim uwierzyła, że stać ją na wygrywaniu. I niech to będzie optymistyczny prognostyk przed kolejnymi meczami, które czekają nas w tym tygodniu z drużyną LKS-u Rogowo. Dziękuję. Za nami piąta kolejka ligowa Superligi, rozgrywana 15 października. Udało rozegrać się wszystkie spotkania. W tej turze dwa spotkania wygrali gospodarze, a dwa goście. A oto ich wyniki. AZS Politechnika Poznańska wygrywa ze Stelą Gniezno 5-2. AZS AWF Poznań przegrywa z LKS-em Rogowo 1-2. Start 1954. Gniezno przegrywa z Grunwaldem Poznań 2-4. Grunwald 20 października o godzinie 20 rozegra zaległe spotkanie z Wartą Poznań. I wracając do Warty Poznań. Warta Poznań pokonała Pomorzanin Toruń 7-4. A tak przedstawia się tabela ligowa na dzień 15 października. Następna, szósta kolejka ligowa zostanie rozegrana 22 października. Moim zdaniem najciekawsze mecze tej kolejki to mecz Grunwald Poznań, AZS Politechnika Poznańska i AZS AWF Poznań, Warta Poznań. Ponadto zostaną rozegrane spotkania LKS Rogowo, Stela Gniezno i Pomorzanin Toruń, Start 1954 Gniezno. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.